Nie wiem czy wiecie, ale dziś obchodzone jest święto dziękczynienia. I co prawda w naszym pięknym kraju tego święta nie obchodzimy, to jednak w StumbleGuys z tego powodu pojawił się nowy update. Zapytacie pewnie, co ten nowy update dodał. No tak się składa, że na niektórych mapach pojawiły się indyki, które was atakują. Wy w tym momencie jednak zaatakujcie przycisk suba z dzwonem i lajka pod tym filmem, bo jak widzicie jesteśmy już mega blisko miliona, więc pomóżcie mi go wbić. A ja dzisiaj jak zostawicie dużo tych łapek, to co każdą przegraną będę otwierał taką epicką skrzynkę. I jeżeli trafimy legendę albo coś specjalnego, na co jest przynajmniej 11%, to 50 zł PSC będę wam płacił za każdą taką legendę w przypiętym komentarzu pod tym filmem. No jak dzisiaj nie wydaję na skrzynki, to chociaż wam trochę kaski rozdam. O ile trafię jakąś legendę. No ale sprawdźmy, jak tam moja forma i czy może trafię już na starcie. Jezus Maryjko, jak blisko było, no byłem pewien, że trafiłem. Całe szczęście 50 zł nadal u mnie. No i w pierwszej mapce już mamy indyki. Kurczakiem to ja jestem, ale jak widzicie indyki biegają przed nami. Ja kompletnie nie wiem, co one robią, czy one gryzą. Ty, bo je... Ta... Co tu się stało? Ten wałek je wszystkie ściągnął tak naprawdę. A ja wpadłem sobie do wody. Czekajcie, czekajcie, bo ja chcę zobaczyć, co te indyki... One odpychają i co, i tyle? I to już jest cały ten... One w ogóle spawnią ludzi chyba. Czy ja mogę takiego indyka na przykład zrzucić? Nie, nie da się. Okej, okay. No do finału pewnie i tak już nie dobiegnę. Ej, no zatrzymuje mnie ten indyk, uspokój się. Do kolejnej rundy i tak już się chyba nie dostanę, więc chociaż... Pobiję trochę tych indyków. Dla was to całkiem dobrze, bo będę kupował kolejną skrzynkę, ale nie, jednak jakimś cudem, mimo zabawy z indykami, udało mi się przejść. Na tej mapie niestety z tego co widziałem indyków nie ma, ale ja bardzo chciałbym dzisiaj wygrać mecz. No to będzie mój taki główne zadanie moje główne, tylko że jak teraz nie wskoczyłem, to zgaduję, że już nigdy nie wskoczę, więc tą wygraną to już chyba mogę się pożegnać, bo zgaduję, że tam ósemka to już sobie pobiegła i tyle będzie z naszej zabawy. No ta gra jest taka bez sensu, jak tu nikt nie współpracuje. No i tak oto ta zabawa mija. Cztery osoby już tam chyba przy... Ej! Nie zauważyłem, że daliśmy radę! No i ja tutaj gadam i marudzę, ja teraz na pewno nie dobiegnę. Nie, no ta gra jest dobana. Dobra, daję z siebie wszystko, nie marudzę, bo to jeszcze nie jest wcale przesądzone, że mi się to nie uda, bo jak na razie chyba jestem z jakiś szósty. Ale nie, bo zobaczcie, co oni tu odwalili. Proszę, Manojku, wstań i dobiegnij do finału. Musisz, Manojku. Jestem. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Oby na finale były indyki. Na finał bot bash, więc tutaj indyków nie ma, co prawda, ale może nie będzie aż tak źle. Kiedyś już wygrałem na tej mapie, więc wydaje mi się, że będę w stanie. Być może, kto wie. Wystarczy tylko pilnować mrówek. Nie, no to są biedronki bardziej. I pilnować... I pilnować tego... wodnego czegoś na środku. Ty, bo już tylko w trójkę zostaliśmy. To takie trochę aż wręcz bym powiedział niespodziewane. Byłem pewien, że to będzie trudniejsze do wygrania. Znaczy może nawet nie do wygrania, ale do grania, co prawda. No i zobaczmy, może to się uda. Aha. Znając Manojka, oczywiście tak to właśnie musiało się skończyć. No ale co zrobisz, idę otwierać skrzynkę. Ja ostatnio naprawdę sporo tych legend i w coś specjalnego trafiałem, więc być może, nie mówcie nawet. No nie, być może jeszcze jestem bezpieczny, no w końcu to coś epickiego, ale zgaduję, że przegram jeszcze tyle razy, że coś i tak traficie. No i mamy znowu mapę z indykami, jestem ciekaw, jak tutaj to wyjdzie, bo ja powiem szczerze, nie przepadam za tą mapką, to jest jedna z moich najmniej ulubionych. Jezu, co wy tu robicie, pajace? A to mnie indyk trzymał! No dobra, to... no we! Nie no, te indyki to mnie... Co się dzieje? Ty, bo ja myślałem, że to ludzie są najtrudniejsi, ale... Indyki mnie tyle razy już tu zatrzymały, że nie mam nawet chyba szans w 16 być. Dobra, Manojku, nie poddawaj się, ale no na tej mapce akurat indyki są mocne i w tym momencie mnie na przykład zatrzymał tak jeden. Nie no, ja nawet na nie zwracam uwagi. Jaka jest szansa, że dam radę dobiec w 16? Wydaje mi się, że nie za duża. Nie, dobra, leć. Proszę, proszę, dobra, chyba jesteśmy. Ale powiem wam tak, no... Te indyki to totalny troll. Kolejna indykowa mapka w półfinale. No i teraz jestem bardzo ciekaw. Manojku, biegnij. Dobra, jestem. Tylko 8 osób przejdzie, a indyki są groźne. Indyki są, no, niefajne, żebym powiedział, tak? Jak na razie jeszcze jestem. Jezus, jakie to zrobiłem. OP. Znaczy, nie ma w tym nic specjalnego, ale wiecie, ja przez ostatnie kilkanaście odcinków, no to nie skakałem. Ja tylko i wyłącznie otwierałem skrzynki. Więc to, że dwa razy z rzędu wchodzę do finału jak król, no bardzo mnie cieszy. I to na mapkach z indykami. Aha, kolejny raz bot bash. No, nieźle. Znaczy, no nie powiem, że się jakoś nie cieszę, bo na tej mapce wydaje mi się, że największe szanse, jakie takie mam, bo... Jezus, nie mów, że wypadnę już. Bo na innych to tam skilla trzeba mieć do jakichś trików. Tutaj wystarczy po prostu przeżyć i mieć trochę farta. No ale tak jak mówiłem, ja ostatnio...
ostatnio. Nie mam tego farta potrzebnego. Idę otwierać skrzynkę. Dobra, już idzie mi tak źle, że już trafię. Trafmy tą legendę, dam wam te pieniążki. Przynajmniej poczuję się najlepiej z tego powodu. Będzie! Będzie legenda? Oczywiście, że nie. No, kto by się spodziewał. Ty, a jakby na Tilefallu były też indyki, myślę, że to by było całkiem ciekawe tutaj doświadczenie. Okej, wiemy już, że nie tutaj, zgaduję, że tutaj, nie? A, nie tutaj. To znaczy tutaj, tylko że obok troszeczkę. Jezus, jak oni tutaj się wszyscy biją, wypychają. Ja nie chcę iść jako pierwszy. Dobra, teraz tu, prosto po prostu. Biegnij. Jakie tu są dymy, no niesamowite. Niesamowite. Ale indyki byłyby fajnym dodatkiem. Ja mam taki prosty plan, żeby dzisiaj ograć jak najwięcej mapek i zobaczyć, na jakich mapkach jesteśmy w stanie zobaczyć indyki, a na jakich nie. Wydaje mi się, że akurat na super slajdzie, bo tak się chyba ta mapka nazywa, no to ciężko będzie indyka zobaczyć. Zresztą mnie w finale chyba też będzie ciężko zobaczyć. Coś tak mi się wydaje po tym moim początku. Tak jak myślałem, byłem blisko, ale przynajmniej wiemy, że na tej mapie nie ma indyków, a wy dostajecie skrzyneczkę. Nie no, to teraz to już na 110%, jakaś legenda albo coś specjalnego musi... Dobra, nie wypadnie, już to wiem. Kurczaki. Wydawało mi się to dużo prawdopodobne, no ale w sumie powinienem się cieszyć, bo nie wydaje kaski. No ale ja się nie poddaję i cały czas próbuję, bo chciałbym trafić na kolejne mapki, w których byłyby indyki. Wydaje mi się, że właśnie Canyon Climb powinien być taką mapką, w której taki indyk powinien się pojawić, no bo tutaj, no nie ma lepszego miejsca. Wy wkurzeni biegniecie do góry, piłki was odbijają, a tutaj jeszcze indyki was trolują. No wyobrażasz sobie lepszą mapkę? Bo ja nie wyobrażam sobie. Całe szczęście nie jest to mapka zbyt ciężka, więc przynajmniej będziemy w stanie zobaczyć też inne mapki. Niby nie ciężka, chyba ostatni dobiegłem. No nieźle wam powiem, tutaj również ciężko chyba by było z tymi indykami, ale nie obraziłbym się, gdyby faktycznie takie indyki tutaj się pojawiły. No byłoby dość śmiesznie. Dobra, jeszcze tylko dwie osoby muszą gdzieś tam spaść. Ja was bardzo proszę, żeby szybciej niż później spaść. Jeszcze jedna tylko. No w finale musi być coś nowego z indykami. Mamy to. Nie no, ta gra to jest żart. To jest jedyny finał w tej grze? No ale dobra, z tym moim doświadczeniem to już naprawdę wydaje mi się, że to musimy po prostu ugrać. No nie ma innej możliwości. Można w sumie uznać, że te tutaj biedrony biegające po ziemi to takie indyki, nie? Mniej więcej podobnie wkurzające. Myślę, że nikt się nie obrazi. Okej, okay, no i tyle było z tego mojego doświadczenia. No to lecimy po skrzynkę. No i zobaczmy, ja już jestem zmęczony tymi finałami. Naprawdę, ile razy można być w finale i ile razy można nie trafić. Legendy też można nie trafić. Przykre to. No i mamy śnieżną mapę i zobaczmy, czy tutaj będą indyki. Ale wydaje mi się, że gdyby miały indyki być, to już by gdzieś tutaj było je widać. A jak na razie, nic takiego nie widać. W sumie to całkiem logiczne, bo wydaje mi się, że indyki oryginalnie nie mieszkają na lodowych biomach. O ile można powiedzieć... No nie no, dobra, biomy... Co jest? To było przezroczyste. Ja byłem pewien, że tam można skoczyć, a tam nie dało się skoczyć. No dobra, ale to i tak chyba mi jakoś mega nie zepsuło. Tutaj się odbije... Odbijemy. Odbiło to już mi od tych oglądania trików na YouTubie. Ale do finału dolecieliśmy, to dobrze. No i na półfinał znowu indyki, ale nie wiem, ja na razie widziałem je na dwóch mapach. Jestem ciekaw, czy jest więcej tych indyków, bo jeżeli to faktycznie jest tylko na dwóch mapach, jako taki feature, to trochę mało, no powinno być raczej na większej ilości map. Skocz tam, dobra, wskoczyłem, ale tu jest nas strasznie dużo. Ja muszę pędzić do przodu, pędzę i te indyki mnie nie powstrzymają. Ty, jestem, uda się. Chociaż tutaj indyk już był niemiły. Dobra, jestem, patrz. Teraz tu wskoczyć. Temu robimy wślizga i pierwszy na mecie. Szkoda, że to nie był finał. Ale indyki nie są już straszne. Tylko wydaje mi się, że akurat na tej mapce to jest najgorszy finał dla osób, które nie ogarniają za bardzo tej gierki. No bo tutaj właśnie macie jakieś skoki przez płotki, inne rzeczy. Ale dobra, jestem drugi. Może jak ten typ z przodu jakoś zrąbie coś. Bye, have a great time. Trzymam się w miarę blisko, on wypadł. Jestem pierwszy. Dobra, teraz tylko nic nie zrobić. Proszę, Manojku, to trzech razy sztuka, jak to mówią. Musisz. A jak lecę idealnie. Nie. Wstawaj. Nie mogę teraz zepsuć. Proszę. To będzie mój chyba pierwszy win na tej mapie. Jestem. Nie dość, że jestem najlepszy, to jeszcze jestem zwycięzcą i jestem przekozakiem takim, co jest też indykiem. Czyli ja jestem indykiem? Nie no, pięknie to wygląda, już naprawdę bardzo dawno nie wygrałem. A z utrudnieniem w postaci indyków to zwycięstwo nawet lepiej smakuje. No to w nagrodę otworzę dla was 10 epickich skrzynek. No i oczywiście zasady znacie, jeżeli trafimy legendę, to wy dostajecie 5 dyszek, więc w tych 10 możemy trafić na przykład 5 legend, wtedy dostaniecie 250 zł. Stój!
5 dyszek dla was, kurczaki, no źle powiedziałem. Mam nadzieję, że jednak 250 zł nie będę musiał wam dawać. Jedne 5 dyszek, no może nawet stówka, jakbym wam dał. Jeszcze jedną legendę trafił, to będę wdzięczny. No ale tak to już jest. Ja jestem dobroduszny i dla widza zawsze dam. Chociaż, znaczy dzięki temu się wygrałem, no w końcu trzeba się tym cieszyć. Znowu legenda. Nie, dobrze. Będzie legenda, coś czuję. Jezus, jak jest blisko za każdym razem, to mnie tak troluje. A ja z jednej strony chciałbym wam dać tą legendę, a z drugiej strony nie chciałbym wam dać. To jest za blisko. Nie wiem, o co chodzi, jakbyś mi dali podwyższą luz. Za każdym razem, jak mówię, że wy coś dostaniecie za legendę, to jest tak blisko, ale nigdy nie na miejscu. Ty, no jeszcze nie wiem, z 3 openingi, z 3 zakręcenia będą, a dopiero jedna trafiliśmy. 2! Dobra, stówka dla was już jest. Zobaczmy, jeszcze mi się wydaje, że z 2 spiny są. No już wydaje mi się, że wystarczy. Jeszcze jedna. Okej, epic. Było blisko. Okej, czyli mamy na 10 spinów 2 legendy, a co za tym idzie 2 kody po 50 zł PSC lądują w komentarzach. Dzisiaj o godzinie 20, więc proszę grzecznie obserwować. Kto pierwszy, ten lepszy, oczywiście też zostawienie łapki w górę i suba z moim na kanale. Dajcie znać w komentarzach, co robimy jeszcze w Stumble Guys ciekawego. A na dzisiaj ja już będę kończył. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa pa!